Grochówka. Zawsze dobra na każdą porę roku. Mam sposób uproszczony, praktyczny i szybki. Groch rano wstawić, jak już się gotuje na małym ogniu. Potem w osobnym garnku ugotować marchew pokrojoną w takie talarki. Obrać wcześniej. I na koniec, jak już pod koniec, to pokroimy ziemniaka już do grochówki. Trzy składniki. Mam tu już nagrane, ale tak mnie fascynuje pożywny. Czyli jeszcze raz. Groch wcześniej musi być już wstawiony, żeby się dłużej gotował. Można z przerwami przykryć, przerwę zrobić w gotowaniu. Marchew osobno, takie talarki, jak widać. I ziemniaki już wrzuciłem do grochówki, już surowe, pod koniec, tam 20 minut, 15. Przyprawy, majeranek, liść laurowy, tym razem zapomniałem, i jeszcze był kminek gdzieś, ale kminku dawałem też. Może jeszcze być takie właśnie trawa. Tutaj mam taką przyprawę ładną, cytrynowa. Jak ktoś chce, to może dać jeszcze octu jabłkowego. Ja tym razem nie dam octu. Sosu sojowego to zawsze. Dlaczego octu tym razem nie dam? Bo mam pyszną kapustkę, kochani. W wiaderku mam dobry gatunek. Taka jest surówkowa. Ja przyniosę raz widelec, poczekajcie. Tak. I to jest dobry gatunek. Bardzo dobry. Ona jest taka kwaśna, ale taka, tak jakby w połowie dokiszona. Smak niesamowity. Ja pozwolę sobie bez widelca. Spróbujcie, kochanie. Proszę. Tak paluszkiem sobie ciało. No, fajnie, dziękuję. No i teraz wkładam do tej grochówki w środek. Ops. A, kapustki nie ma co żałować. I do tego chlebek. Smakujemy. Świeżutka, gorąca. Najlepiej jest z grochówkę świeżą. Polecam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na ten wielki tydzień.